Panie Jezu, przez dar Twego kapłaństwa wzywam mocy Twojego Ducha Świętego nad wszystkimi tutaj zebranymi, nad tymi, którzy łączą się przez internet oraz nad tymi, których mamy w sercu. Ty powiedziałeś, proście, otrzymacie. O cokolwiek byście prosili w imię moje, ja to spełnię, tylko wierzcie. Jezu, ufamy Tobie, wierzymy Tobie. Ty jesteś naszą nadzieją, Ty jesteś naszą mocą. Ty jesteś uzdrowieniem. Twoje imię, Zbawiciel, oznacza Bóg zbawia, czyli uzdrawia, uwalnia, zapewnia dobre samopoczucie. Pokornie proszę Cię, Panie Jezu, abyś dotknął wszystkie osoby, które mają stany depresyjne, które nie mają dobrego samopoczucia z jakiegoś powodu, które są dręczone przez zło. Prosimy Cię, Panie, dotknij każdą osobę, która nie może się skupić na modlitwie, ma jakieś myśli natrętne, jakieś dręczenia, ucisk w głowie, szumy w głowie. Dotknij, Panie, te osoby, które psychicznie są bardzo mocno przytłoczone z powodu trudnych sytuacji, zranień, ciężkiego życia. Niech ich umysł będzie wolny. W Twoje imię, Panie Jezu, wiąże to, co ich związało. Każdego ducha złego i nieczystego i odsyłam pod Twoje stopy. Odtąd ich umysł niech będzie wolny. Niech zniknie wszelki lęk, strach, stany depresyjne. Niech zniknie. Wszelka choroba psychiczna. Panie Jezu, dotknij każdą osobę, która jest dotknięta chorobą psychiczną. Niech ta choroba się zatrzyma, cofnie i zniknie. Źródło tej choroby niech wyschnie, bez względu na to, jaka jest jej przyczyna. Niech osoby dotknięte tą chorobą powrócą do zdrowia, bez względu na to, czy są tutaj, czy są w naszym sercu, bo za nich się wstawiamy, czy też trwają na modlitwie, łącząc się z nami przez internet. W imię Twoje, Panie Jezu, wzywając Twojego Ducha Świętego, nakazuję wszelkim chorobom psychicznym, chorobą umysłowym, idźcie precz od tych osób i nie wracajcie więcej. W swoim nieskończonym miłosierdziu, Panie, dotknij każdą osobę, która ma guza, ma komórki rakowe, nowotworowe, która choruje na raka, która ma nowotwór. Dotknij, Panie Jezu, teraz te osoby i spraw, aby one całkowicie zostały uzdrowione. Niech choroba rakowa i nowotworowa zatrzyma się, cofnie i zniknie. Wszelkie komórki dotknięte tą chorobą nie będą czyste i wolne. Twoje imię, Panie, nakazuje wszystkim duchom, które mogły powodować to schorzenie. Idźcie precz i nie wracajcie więcej. Nakazuje też tej chorobie, aby odeszła i już nie wyrządzała żadnej szkody organizmowi. W Twoje imię, Panie Jezu, w duchowy sposób dotykam teraz te osoby, szczególnie te miejsca, gdzie te komórki rakowe się znajdują. Niech moc Twojego Świętego Ducha teraz spocznie na nich. Niech ogień Twojego Ducha Świętego wypali każdą komórkę rakową i nowotworową. Niech te komórki będą bezowocne. Niech osoby powrócą do zdrowia. Niech zniknie wszelka choroba, która jest spowodowana bakterią. Niech te choroby i te schorzenia, które spowodowane są jakąś bakterią chorobotwórczą, teraz się zatrzymają. Ta bakteria niech będzie uśmiercona w imię Jezusa i niech już nie ma żadnego punktu zaczepienia ani w komórkach, ani w tkankach, ani w organizmie tych osób. Niech te osoby powrócą do zdrowia, niech ta choroba się skończy i te osoby niech całkowicie zostaną uzdrowione. Dotknij, Panie, każdą osobę, która została ukąszona przez owada, przez kleszcza, przez komary. Jeśli z tego powodu cierpią, chorują, źle się czują, mają problemy zdrowotne tu i teraz, niech te miejsca będą dotknięte mocą Twojego Ducha Świętego. Niech w tym miejscu ta choroba się nie rozwija. Niech się całkowicie cofnie i zniknie. Niech wszelkie opuchlizny, wszelkie ukąszenia po owadach, borelioza i wszelkie inne choroby związane z ukąszeniem owadów znikną i staną się bezowocne. Jeżeli z tego powodu doszło do jakiegoś kalectwa,
niech te osoby powrócą do zdrowia. Źródło bólu niech usnie, ból niech zniknie. Osoby te niech powrócą do zdrowia. Niech znikną wszelkie choroby immunologiczne. Niech będą uzdrowione wszystkie osoby, które z tego powodu cierpią. Panie Jezu, Twoje imię nakazuje, aby każda z chorób, która dotyka ciała osób tu obecnych, znikła. Wszelkie choroby kobiece niech znikną. Wszelkie problemy z krążeniem, z oddychaniem, wszelkie problemy nerwowe niech znikną. Źródło tych problemów niech wyschnie. Niech powróci sprawność każdego stawu. Niech będzie uzdrowiony kręgosłup, stawy kolanowe, biodrowe, łokciowe, nadgarstkowe. Niech będą uzdrowione wszystkie mięśnie, kości. Niech zniknie ból nóg, ociężałość nóg, słoniowatość nóg. Niech zniknie wszelka opuchlizna, wszelkie guzy na głowie, na ciele, wszelkie zmiany chorobowe na skórze, łuszczyca, bielactwo. Niech znikną wszelkie problemy skórne, alergie różnego rodzaju nie znikną. Wszystkie bakterie, które powodują schorzenia, niech znikną. Niech ciała osób tu obecnych będą wolne. Panie Jezu, dotknij tych, którzy mają nadciśnienie, problemy z ciśnieniem tętniczym, cukrzycę, różnego rodzaju alergie. Dotknij, Panie Jezu, te osoby, które mają problem z sercem, z płucami, chorą tarczycę, gardło, zatoki, problemy ze wzrokiem, ze słuchem. Dotknij, Panie Jezu, te osoby, które ma zaćmy. Dotknij tych, którzy mają problemy widzenia, mają problemy z ostrością widzenia. Widzą jakby za mgłą, często mają bóle głowy, mają zbyt duże ciśnienie w oku. Dotknij, Panie Jezu, każdą osobę, która ma problem. Niech ta choroba i ta dolegliwość odejdzie. Niech ciało powróci do zdrowia. Niech naprawią się wszelkie ubytki w kościach, w stawach. Niech powróci sprawność ruchowa. W imię Jezusa Chrystusa niech prostuje się kręgosłup, miednica, a tym samym kończyny. Niech zniknie problem z chodzeniem, z klęczeniem. Niech osoby, które są o kulach, na wózkach, powstaną. Niech się poruszają. Niech chodzą już bez pomocy. Czy to laski, czy kul. Panie Jezu, dotknij każdą osobę, która ma problem z szyją, problem z kręgami szyjnymi, ze stawami barkowymi, z kręgami piersiowymi, lędźwiowymi, krzyżowymi. Dotknij, Panie, te osoby, które mają problemy żołądkowe, bóle brzucha, problemy z woreczkiem żółciowym. Dotknij, Panie, tych, którzy mają kamienie żółciowe, kamienie nerkowe. Niech wszystkie te problemy znikną. Niech te kamienie również się rozpuszczą i bezboleśnie zostaną wydalone przez organizm. Dotknij, Panie, każdą osobę, która ma problem z utrzymaniem moczu, z wypróżnianiem się. Ulecz, Panie, te osoby, które mają hemoroidy, żylaki na nogach. Dotknij, Panie, tych, którzy cierpią z powodu reumatyzmu, mają artretyzm, reumatyzm, reumatoidalne zapalenie stawów. Dotknij, Panie, każdą osobę, która ma bóle stawów, bóle kości, bóle mięśni. Dotknij, Panie, te osoby, które mają takie punktowe bóle w nogach. Dotknij, Panie, każdą osobę, która ma takie uderzenie gorąca, zimna, nagłe skoki ciśnienia. Dotknij, Panie Jezu, te osoby, które mają problemy z krążeniem nóg. Niech te problemy znikną. W imię Jezusa Chrystusa dotknij, Panie, te osoby, które mają haluksy. Dotknij, Panie, te osoby, które mają różnego rodzaju narośla. Dotknij, Panie, te osoby, które mają mieć operacje. Dotknij, Panie, każdą osobę, która jest leczona farmakologicznie, aby powróciła do zdrowia w Twoje imię i stała się wolna od wszelkich schorzeń, dolegliwości. W imię Jezusa Chrystusa niech ustąpią wszelkie dręczenia, niech ustąpią wszelkie napady złego,
wszelkie problemy w czasie modlitwy, w czasie snu. Niech to zło, które ma do Ciebie dostęp, odejdzie i nigdy nie wraca. Przez dar Chrystusowego kapłaństwa, w imię Jezusa Chrystusa, wzywając mocy Ducha Świętego, niech ci, którzy są zniewoleni przez pornografię, przez nieczystość, przez różnego rodzaju grzechy seksualne, będą wolne. Niech będą wolni ci spośród naszych rodzin, którzy zeszli na złe drogi, są zniewoleni przez grzechy nieczystości, przez różnego rodzaju nałogi, przez alkoholizm, narkotyki, przez internet, pornografię, czy też pracoholizm, czy jakąś inną formę zniewolenia. W Twoim imię, Panie Jezu, zrywam wszelkie więzy, które zostały nałożone na te osoby lub które sobie sami nałożyli przez grzeszne życie. Wszelkie więzy nie będą zerwane. Niech będzie udzielona łaska wiary tym, którzy tej wiary potrzebują. Niech zawrócą ze złej drogi. Panie, dotknij każde małżeństwo tu obecne i reprezentowane. Dotknij każdą rodzinę obecną i reprezentowaną. Niech spocznie na nich Twój Święty Duch. Niech objawi się moc Twojego Ducha Świętego. Niech osoby chore powrócą do zdrowia, a zniewolone niech będą wolne. Wzywam Cię w imię Jezusa, Duchu Święty, i proszę, abyś dotknął wszystkich tutaj obecnych. I przyjmujemy teraz uzdrowienie. Pan pokazuje, że jest ktoś, kto przyszedł o lasce czy o kuli. Ma problem z nogą, z biodrem, czy jest taka osoba, niech, jeśli jest, niech nie spróbuje teraz zrobić kilkanaście kroków. Oczywiście, jeżeli ktoś się krępuje, to ja nie chciałbym zmuszać, ale jeśli zrobi się te kilkanaście kroków, w tym momencie to uzdrowienie się przyjmuje. Czy jest ktoś taki, kto ma odwagę, a przyszedł o kuli czy o lasce i chce się przejść, nie krępując się nikogo z nas. Ręka do góry, czy jest ktoś taki? Nie widzę. Jest taka osoba. Proszę spróbować, proszę się nie krępować. Nawet można gdzieś tam z boku, gdyby pani się krępowała, sobie wyjść i idąc spróbować odłożyć kulę w imię Jezusa, bo Pan dotyka taką osobę, która ma problem właśnie z nogą, z biodrem, a która przyszła dzisiaj o kuli. Pan Jezus dotyka. Proszę przejść tam do końca kościoła i z powrotem. Będzie Pani widzieć, czy akurat ustąpiło. Niech te dolegliwości i wszelki ból i źródło bólu ustąpi. Niech powróci sprawność ruchowa, sprawność nogi i stawu biodrowego. Niech Twoje biodro, Twoja noga, Twoje stawy biodrowe będą całkowicie uzdrowione. 100% niech dokona się uzdrowienie Twojego biodra i Twojej nogi. Ja Cię błogosławię, aby już nigdy nie pojawił się tam żaden problem, abyś mogła chodzić coraz lepiej, nawet biegać w imię Jezusa. Amen. Jak ta noga? Trzeba trochę dłużej, proszę się nie bać. Trzeba troszkę dłużej pochodzić, dlatego że kiedy chodzimy, przyjmujemy uzdrowienie. Nie będę Panią męczył, ale proszę później spróbować, zanim Pani wyjdzie z kościoła, pochodzić. Zobaczy Pani, że te dolegliwości bólowe całkowicie znikną. Jest tu parę osób, które miało problem z kręgosłupem i Pan Jezus dotknął. I teraz te osoby mogą się schylać, nie ma bólu, mogą dotknąć
parkietu jest ktoś, kto nie mógł z powodu dolegliwości bólowych tutaj w krzyżach się zgiąć i dotknąć dłońmi parkietu czy podłogi w domu. Jeśli są takie osoby, niech to sprawdzą teraz. Nie bać się, bo tak jak mówię, kiedy to robicie, przyjmujecie uzdrowienie. To jest jeden ze sposobów, aby przyjąć uzdrowienie. Więc jeśli ktoś jest taki, niech spróbuje. Oczywiście na stojąco, nie na klęcząco, na stojąco. Trzeba wyjść z ławki, jeśli ktoś jest w ławce. I zobaczcie, u niektórych z was wszystkie te problemy znikają. Dolegliwości bólowe kręgosłupa i możecie się po prostu schylić. Jeżeli to zrobicie, te dolegliwości całkowicie ustąpią i nie powrócą. Ja wiem, że troszkę jest to krępujące, bo jak tego się nie robiło w świątyni, to troszkę jest tak niezręcznie, ale zobaczycie, że to działa, że Pan Bóg dotyka i uzdrawia. Panie Jezu, błogosławię te osoby i ogłaszam pełne uzdrowienie wszystkich kręgów szyjnych, piersiowych, krzyżowych, lędźwiowych, całego kręgosłupa, a wszelkie dolegliwości bólowe i źródło bólu niech ustąpi i już nigdy nie wróci. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. I kto z was, z tych osób, które sprawdziły teraz, może podnieść rękę i powiedzieć: Pan mnie dotknął. Dolegliwości ustąpiły. Ręka długa. Powstańcie, bo to wtedy będę widział, bo wy tutaj jest jasno, tam troszkę jest mniej światło. Pomachajcie ręką. Panie Jezu, błogosławi te osoby. Niech się stanie tak, jak uwierzyły, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jest tu osoba, która miała do tej pory problem z woreczkiem żółciowym. Na pewno się nie da tego sprawdzić teraz, ale Pan Jezus ciebie dotknął. Czy jest ktoś, kto miał problem? Pan cię dotknął. Wierzcie mocno. Panie Jezu, błogosławię te osoby. Skoro dajesz poznać, że dotykasz woreczka żółciowego, błogosławię te osoby, aby całkowicie zostały uzdrowione w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan też wskazuje na słuch. Czy jest ktoś, kto miał do tej pory taki przytępiony słuch? Ręka. A kto z tych osób teraz może stwierdzić: słyszę? Wydaje mi się, że słyszę lepiej. Ręka do góry. Trzeba pomachać, albo wstać. To wtedy bądźcie pewni tego. Jeśli słyszycie, bądźcie pewni. Według wiary niech się stanie. Ręka do góry, wstać i podnieść rękę do góry. Wtedy będę wiedział, że o, Panie Jezu, błogosławi te osoby. Niech się dokona pełne uzdrowienie ich słuchu. Skoro dajesz poznać, że uzdrawiasz słuch, niech te osoby doświadczą pełnego uzdrowienia słuchu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jest ktoś, kto przynajmniej na jedno oko widział jakby przez mgłę. Miał taki problem z okiem, że widział przez mgłę. I teraz ta mgła ustąpiła. Czy jest ktoś, kto do tej pory widział przez mgłę na jedno oko? Trzeba sobie przysłonić to oko zdrowe i spróbujcie zobaczyć, popatrzeć, czy ta mgła ustąpiła. Czy jest ktoś, kto miał taki problem, ręka do góry? I pomachajcie, jeśli go teraz nie ma. Panie Jezu, błogosławi te osoby. One wierzą, że te problemy z widzeniem ustąpiły. Błogosławi te osoby. Niech będą całkowicie uzdrowione, aby odtąd nie miały żadnych problemów ze wzrokiem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jest ktoś, kto ma problem z płucami. Pan dotyka taką osobę. Czy jest ktoś, kto ma problem z płucami, z oddychaniem? Pan pokazuje, że to jest taki problem, jakby te płuca miały małą pojemność i brakuje powietrza, brakuje tchu. Wierzcie, że Pan Jezus was dotyka. Jutro się zapytam, na ile mogliście to sprawdzić, ale spróbujcie iść po schodach, bo to wtedy zobaczycie, że nie braknie wam tchu, nie braknie wam powietrza. Panie Jezu, błogosławię te osoby. Niech będą całkowicie uzdrowione w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jest ktoś, kto ma problem z prawą piętą. Czy jest ktoś, kto ma problem z prawą piętą? Pan ciebie dotyka. Ten problem całkowicie ustąpi. Pan pokazuje, że ta osoba nie mogła stanąć na pięty, bo
pojawiał się ból, a nawet taki ostry, tak jakby coś się wbijało w piętę. Pan Jezu te osoby dotyka i uzdrawia. Panie Jezu, błogosławię te osoby. Niech w nich się dokona pełne uzdrowienie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan pokazuje, że są osoby, czy jest osoba, która miała takie częste odczucie, jakby traciła równowagę. Tak jakby coś się działo w mózgu, że były takie momenty, że czuła, że zaraz się przywróci. Wszelkie te objawy ustępują. Ręka do góry. Panie Jezu, te osoby wierzą, że te objawy ustępują, że Ty ich dotykasz. Odtąd już nie będą mieć żadnych problemów z utrzymaniem równowagi. Nie będą mieć żadnych zaburzeń. Ja ich błogosławię, by w pełni dokonało się uzdrowienie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jest osoba, która ma jakąś opuchliznę na ciele. Ta opuchlizna całkowicie zniknie. Chodzi o osobę, która stosowała jakieś leki i one nie pomogły. Jakieś maści i one nie pomogły. I ta opuchlizna się utrzymywała do tej pory. Teraz ona będzie całkowicie, będzie znikać, aż całkowicie zniknie. Czy jest ktoś, kto ma taką opuchliznę na ciele? Pan Ciebie dotyka, ja Cię błogosławię. Panie Jezu, niech dokona się pełne uzdrowienie tego miejsca i źródło tego spuchnięcia niech zniknie. Niech to miejsce będzie całkowicie uzdrowione w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jest ktoś, kto modli się za syna, który jest narkomanem. Pan go dotyka i będzie ta osoba całkowicie uwolniona. Jest też ktoś, kto jest po pewnych przeżyciach, zaczął, może nie narkotyki, ale alkohol. Więc jest osoba, którą Pan dotyka, która brała narkotyki. Jest ktoś, kogo Pan dotyka, kto właśnie w alkohol uciekał po bardzo takim ciężkim doświadczeniu. Czy jest ktoś, kto modli się za takie osoby? Ręka do góry. Panie Jezu, wierzymy, że skoro dajesz poznać, że dotykasz takie osoby, że je całkowicie uwalniasz. Duch, który stoi za nałogiem alkoholowym i narkotycznym, niech odejdzie i nigdy nie wraca. Zniewolenie przez narkotyki niech ustąpi. Rozrywam te więzy, te pęta i łańcuchy, aby ta osoba była wolna i również ta, która dała się zniewolić przez alkohol, nie będzie wolna. W imię Jezusa Chrystusa niech te osoby będą wolne, duchy niech odejdą, a te osoby niech powrócą do życia w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jest tutaj ktoś, kto ma mieć operację w najbliższym czasie. Czy jest ktoś, kto ma mieć operację? Panie Jezu, wejrzyj teraz na tę osobę. Ty możesz wszystko. Słyszeliśmy dzisiaj, że wszystko możesz i że chcesz. Niech zatem ta osoba w imię Twoje będzie całkowicie uzdrowiona, aby tej operacji już nie było. Ja ją błogosławię i ogłaszam w Twoje imię, Jezu, pełne uzdrowienie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I jest ktoś, kto ma takie odczucie nudności w żołądku. Bardzo często Pan Ciebie dotyka. Jezus Cię dotyka i źródło tych problemów całkowicie ustępuje. Panie Jezu, ogłaszam pełne uzdrowienie z tych dolegliwości, z tych nudności, z tych problemów żołądkowych. Ogłaszam, że Ty, który jesteś Bogiem Wszechmocnym, uzdrawiasz w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Na pewno tych schorzeń jest wiele, ale dziś chciałbym nałożyć na Wasze dłonie modlitwę dla Was. Zanim się położycie spać, połóżcie swoją dłoń na chorych częściach Waszego ciała i powiedzcie: w imię Jezusa Chrystusa ogłaszam pełne uzdrowienie tego miejsca. Ale to jak pójdziecie spać, powstańcie, ja na Wasze dłonie nałożę taką modlitwę. I połóżcie wtedy swoje dłonie na tych miejscach, które są chore. I w imię Jezusa Chrystusa wyznajcie wiarę, ogłoście
na głos, że wracacie do zdrowia. Choroba znika. Panie Jezu, przez dar Twego kapłaństwa i w imię Twoje, wierząc w moc Twojego słowa, które mówi, o cokolwiek byście prosili w imię moje, to spełnię mocą Twojego Ducha Świętego. Niech na te dłonie, wyciągnięte z wiarą i ufnością, zostanie teraz nałożona modlitwa uzdrowienia. Panie Jezu, wierzymy, że to Ty uzdrawiasz. Ta modlitwa jest tylko znakiem, który ma nam pomóc jeszcze bardziej uwierzyć w moc Twojego Ducha Świętego. Zatem niech te osoby, w momencie, kiedy nałożą swoje dłonie na siebie, na chore miejsce, powrócą do zdrowia. Każda choroba, bez względu na to, jakie jest jej źródło, jaka jest jej siła oddziaływania i jakie poczyniła spustoszenie w organizmie, niech zniknie i niech już się nie odnowi. Niech powróci do zdrowia ta osoba, która z wiarą nałoży swoje dłonie na siebie. Ty powiedziałeś, na chorych ręce kłaść będą, ci odzyskają zdrowie. Niech to się dokona w życiu tych, którzy dzisiaj, zanim jeszcze położą się spać, jeśli tylko nałożą z wiarą swoje dłonie na chorych miejscach ciała, powrócą do zdrowia. Niech ta choroba już nie ma żadnego punktu zaczepienia w ich ciele. Niech zniknie duch choroby i sama choroba w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.